Hubert Szymajda, przed KSW 66. Witamy ponownie w KSW. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że tym razem na dłuższy okres. No, nie miałeś za dużo czasu na przygotowanie do walki. Już nie wiem, którym byłeś rywalem dla Kacpra Kozierzymskiego. Natomiast no, podjąłeś się wyzwania, limit 77 kg. Czy w związku z tym trzeba coś zbijać, czy nie trzeba? I czy leciutko parę kilogramów, jak to wygląda? Tak naprawdę dla bezpieczeństwa ewentualne podgrzanie ciałka w saunie, ale to dosłownie jedno może wejście. No wiadomo, to nie jest zbijanie do limitu mojego właściwego na 70 kilo, ale powiem wam w tajemnicy, że zawsze marzyłem gdzieś tam o takim wyskoczeniu do jakiegokolwiek zawodnika, może nie jakiegokolwiek, do jakiegoś dobrego zawodnika, który coś tam reprezentuje swoją postawą w klatce, tak po prostu z marszu, tak, żeby zobaczyć, jak te treningi na co dzień przekładają się na walkę i też nie ukrywam, żeby zobaczyć, czy może dam radę walczyć w obu kategoriach. Rozumiem, że no, plan jest taki, żeby po tej walce zostać w lekkiej, czy jeżeli pójdzie dobrze, to zostaniesz w półśredniej? Nie, no raczej celuję w tą kategorię lekką, aczkolwiek właśnie takie sytuacje, gdzie brakuje rywala, gdzie walka jest na ostatni dzwonek. Ja na co dzień ważę tak 80 kg, więc to nie jest problem zawalczyć w 7-7, a uważam, że jak ktoś ma dobre umiejętności, no to tak naprawdę poradzi sobie i wagę wyżej. Wercie, czy to, że znalazłeś się tu i teraz w KSW jest wypadkową tego, iż Kacprowi wypadło kilkoro rywali, czy mimo wszystko te rozmowy i tak już trwały? Tak, rozmowy trwały, aczkolwiek no, na pewno ta sytuacja się przysporzyła do tego, że jestem tutaj na tym KSW szybciej. Tak naprawdę potrzebowałem jeszcze jednej albo dwóch walk gdzieś tam przed czasem wygranych. W czerwcu zdominowałem Łukasza Bieńka, poddałem go w pierwszej rundzie, natomiast no, to tylko przyspieszyło cały proces. No i ja się z tego cieszę. Dla mnie to była taki strzał w dziesiątkę. Zaczęło się też, że tak powiem, z nowym rokiem, więc myślę, że to będzie mój rok. Przeprowadzka zdaje się jakaś nastąpiła. Tak, zgadza się, to właśnie też się nałożyło z tym, że podjąłem decyzję o przeprowadzce do Warszawy. To też było związane oczywiście z tym, że prowadzę Jabłczana, pomagam mu się przygotować do walki. No i oczywiście od dłuższego czasu Red namawiał mnie do tego, który jest teraz moim menedżerem, no i tak naprawdę dzięki niemu zapewniłem sobie ten start w KSW w Szczecinie. W takim razie, jeżeli przeprowadzka do Warszawy, to czy oczywisty kierunek, czy gdzieś indziej chcesz się zadomowić niż w warszawskim centrum atletyki? No bo mówmy się, jeżeli chodzi o sparring partnerów przynajmniej, to no tutaj chyba najrozsądniejsze miejsce w tym momencie w Warszawie. No zgadza się, odwiedzałem WCA, nawet jeżeli się przygotowywałem w Lublinie, właśnie między innymi po to, żeby posparować z topowymi zawodnikami w swojej kategorii. Jasne, pewnie WCA jak najbardziej chętnie, ale nie wykluczam też innych klubów. Tak naprawdę po walce będę miał czas, żeby się troszeczkę rozejrzeć, pobujać po klubach, sprawdzić jak mi się trenuje, bo to, że gdzieś jest bardzo dobrze i jest dużo zawodników, to jest jedno, ale ja też potrzebuję, żeby ktoś poświęcił mi więcej uwagi, tak, z tym miałem gdzieś tam może nie problem, ale to nie było takie łatwe do zorganizowania w Lublinie. Myślę, że tutaj będzie dużo łatwiej pod tym kątem. A na chwilę obecną no to korzystałem z tego po prostu, co miałem pod ręką, czyli z KSW CrossFit Gym, gdzie będę prowadził treningi personalne. No i po prostu tam z Antoniem Chmielewskim udało mi się zrobić tą końcówkę przygotowań, za co mu serdecznie dziękuję. Wiór, Kacper Kozierzymski będzie twoim rywalem, który bądź co bądź, mimo tego, że jest świetnym zawodnikiem, jest po dwóch porażkach. Ty z kolei jesteś po zwycięstwach, to też zastanawia mnie taki aspekt mentalny. Czy zawodnik, który wchodzi do zawodnika po porażkach, wpływa to jakoś na ciebie? Ty wiesz, że da się w pewien sposób złamać swojego przeciwnika? Myślisz w ogóle o takich kategoriach? Staram się nie myśleć
takich kategoriach nie robię z siebie psychologa, tak to powiedzmy. Myślę, że tak samo może być to na jego korzyść, tak, że będzie bardziej zmotywowany, tak jak i druga strona medalu, to może wpływać na niego ujemnie, więc na dwoje babka wróżyła, ja nie zamierzam tracić czasu, ja się skupiam na sobie, wiem, że na pewno chcę się pokazać lepiej niż w walce z Szamilem, gdzie tak naprawdę no, nie pokazałem nic, Szamil mnie totalnie zdominował, więc no oczywiście Kacper jest także mocnym rywalem, nie ujmuję mu, jak najbardziej podchodzę do tej walki z pełnym respektem, no ale myślę, że dużo bardziej rozwinę w tej walce skrzydła niż w poprzednim występie na KSW. No liczymy na wióry. To będą wióry. Sorry, nie mam dzisiaj tej brody drwala, ale wióry będą. Wióry będą. Wiesz co, tak się zastanawiam, bo rozmawiamy tutaj o tym, że sam powiedziałeś, wszystko przyspieszyło, rok się dobrze zaczął, jakoś tak się poukładało i dość optymistycznie. Miałbyś małą tam przerwę, troszkę się cofnął w przeszłość. Gdzieś tam troszkę to MMA nie do końca zaistniało tak mocno w swoim życiu. Właśnie, czy teraz troszkę nie żałujesz, że to wszystko mogło przyspieszyć wcześniej, że gdzieś może teraz byłbyś zupełnie już w innym miejscu, gdyby się pewne rzeczy inaczej poukładały? Zależy, jaki okres masz na myśli. Jeżeli chodzi o sytuację po walce z Szamilem, to kurczę, miałem pasmo kontuzji. Więc cały czas musiałem się naprawiać, co chwilę były jakieś tam przygotowania, przymiarki do walk, no ale niestety kontuzje wdawały się w kość, prawdopodobnie po tym, że miałem tam intensywne starty przez 2 lata i po prostu... No właśnie, miałeś te intensywne starty, po prostu te kontuzje cię przytrafiły. Zgadza się, natomiast dużo, dużo wcześniej, jeszcze jak tam sięgniemy pamięcią do walki z Kamilem Lamprechtem, tam była taka niepotrzebna przerwa z perspektywy czasu, 2 lata, gdzieś tam brak sponsorów, brak takich inicjatyw, jeżeli chodzi o rozwój pod kątem sportów walki, to na pewno mnie trochę przystopowało, ale tak szczerze to nie tracę jakiejś nadziei, bo tak jak widać choćby po sukcesie Jana Błachowicza, tak, ja wiem, że to nie jest kategoria ciężka, gdzie będę miał zdrowie powiedzmy do późnych lat jako sportowiec, aczkolwiek myślę, że jeszcze dużo przede mną, jeszcze mogę powalczyć kilka lat na takim fajnym światowym poziomie i chciałbym po prostu to marzenie zrealizować. A przeprowadzka, zadowolony z niej jesteś? Tak na razie przynajmniej? No jak na razie to strzał w dziesiątkę. Klub, praca w świetnym miejscu, no i do tego od razu kontrakt w KSW, więc no lepiej sobie tego nie mogłem wymarzyć. Także nowy rok zaczyna się wyśmienicie, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w sobotę, jak ten pierwszy krok w tym nowym roku w klatce będzie wyglądał. Chyba wszystko od nas. Wszystko. Dziękujemy. Jeszcze Hubercie powiedz, czy te występy w KSW będą łączone z występami w Thunder Strike Fight League? Na chwilę obecną mój kontrakt obejmuje tylko wystąpienia w KSW, więc prawdopodobnie jeszcze w tym roku zobaczycie mnie na KSW, którymś po prostu z wielu, tak? Mam nadzieję, że uda się jak najwięcej startów na KSW zrobić i utrzymać ten kontrakt. Co? Dziękuję bardzo. Dziękuję również, widzimy się w sobotę. Tak jest. Dzięki.